Cześć. Dziś zapraszam w podróż do krainy skamieniałości, które zbieramy z żoną od ponad 20 lat. Na Mazurach również można znaleźć fascynujące skarby przyrody. Zaczynamy od belemnitów, morskich drapieżników żyjących w jurzej kredzie, 200 do 65 milionów lat temu. Ich nazwa belemnon pochodzi ze starogreckiego i oznacza pocisk. W polodowcowych złożach Mazur najczęściej znajdujemy kalcytowe rostra belemnitów, które były ich wewnętrzną formą egzoszkieletu pozwalającą pływać w poziomie. Niestety większość z nich jest przez działalność lodowca mocno zniszczona. Największe znane rostrum belemnita pochodzi z Indonezji. Ma około 46 cm. Samo zwierzę musiało mieć 4-5 metrów długości. Na Mazurach występują rostra, które zwykle mają kilka centymetrów. Najwięcej belemnitów spotykamy na żwirowniach czy brzegach jezior. Przyjemnie jest trzymać w dłoni świadectwo życia sprzed milionów lat. Żyły w czasie dinozaurów. Mazury to nie tylko piękne jeziora, to także miejsce, gdzie można odkrywać prehistorię. Zachęcam Was do poszukiwania belemnitów. Dzięki za łapkę i za oglądanie. Ja zabieram się za szukanie.